Ważne, że pomóc będzie potrzebnie. Ale nie jesteś diabłem przecież?
Jestem, nie jestem. Nie ma co bywać. Matko Najświętsza! Tyś diabeł chyba! I chcesz mi pomóc? Mówiłam, spływaj. Nie ma już czasu. Już, ani chwili. Nie chcę, by inni cię zobaczyli. Już lecę. Bardzo, bardzo dziękuję. Może ja kiedyś cię uratuję. Ale to jeszcze malec był przecie. Tłumaczyć się będziesz tu przed szefem. Znalazł się kurde drań z Caritasu. Cierpliwy byłem, ale do czasu. Thank you.
Chodźmy, Jagno, w końcu po pracy. Jak dobrze mają wszyscy rodacy, co w pracy siedzą od 8 godzin, a potem lawa i witaj w domu. Ech, w szkole to gadać, takie to czasy. Lecz co to kubo są za hałasy? Nie wiem, Jagienko, ktoś jakby płacze? Może coś się stało, pójdę zobaczę. Halo, jest ktoś tutaj? O mój Boże, ktoś ty? Płaczesz? Na wielkie nieba, to jakiś młodzik. Co ci jest, chłopcze? Chodź do ogniska, niech ci się chociaż przyjrzymy z bliska. Głodnyś ty może, posiłek marny, lecz zapraszamy. Jak no to czarno? Co też ty mówisz? Czarny? Z Afryki? Uważaj, może to jakiś dziki. Cicho, ty nie mów czarny ani poganie. To jest Jagienko, Afroamerykanin. No racja, przepraszam pani murzynie, znaczy się Afroamerykaninie. Nie jestem murzyn, drodzy moi, a nawet gdyby, to ja też człowiek. Pewnie, że człowiek, bzdury gada. Nie skinheadzi, wszystkich kochamy. A teraz powiedz nam, chłopcze drogi, co cię sprowadza w te nasze drogi? I czemu płaczesz, jeszcze nam powiedz, czyżby cię skrzywdził jakiś zły człowiek? Moi kamraci mnie wyrzucili i na ostatek jeszcze pobili. Za to, żem serca trochę okazał i zgubioną drogę pokazał. Co ty mówisz? Co za panciory, kawał hołoty? No i dość pytań, ściany tu z nami. I nic się nie martw. Oto posiłek. Dzięki wam, mili moi pastuszkowie. Przyznam, że nieźle podjadłem sobie. Dobrze się ludzie i być tu wolę, niżeli w tym smętnym piekielnym kole. A tak straszyły mnie diabły wredne. Cóżeż ty mówisz, mój dobry Boże? Jakie szatany i jakie koło? Puknij się młody ty może w czoło. Cichajże, Jagna, wszak go obili. Pewnie mu kletkę w głowie ruszyli. No racja, Kubo, toć go obili. Weź go na futro, Kuba daj swoje. Płacz się przy ogniu. Na wszelkie znoje sen jest najlepszy. Połóż się, połóż, bracie kochane. I my tu czuwamy. Tkwi spokojnie. Z panem mówicie? A co to znaczy? Nigdy nie spałem. Chciałabym zobaczyć. Oj, dostał mnie źle ten nasz biedaczek. I my śpimy, nie ma co zwlekać. Jutro wszak ciężki dzień nas czeka. Pod Betlejem, stajnie budowę.
Idźcie z czym prędzej do króla swego. Pewnie, że pójdziemy w tej to godzinie. Pokłon oddamy Boże dziecinie. My już lecimy, wy nie zwlekajcie, lecz czym prędzej razem ruszajcie. Dobrze, Ani, i tak się stanie. Chodź z nami, Czar, nie czas na spanie. Szkoda go budzić, lecz trzeba to zrobić. Nieco noc pan ugrodzi się w żłobie. Wstawaj, kolego, ruszać nam trzeba. Witek naszego Mesjasza z nieba. Nie śpię, ja archaniołów widziałem. Że śpię, tylko tak udawałem. Ja się ich trochę też wstraszyłem. Przecież mówiłem, jak diabłem byłem. Jeszcze nie przeszło mnie na kogo. Dobrze, już potem nam to opowiesz. A teraz prędko, ruszajmy w drogę. Dobra, kolego. Polska afera i śmierć niestety musi się zbierać.
Tak więc masz godzinkę, potem tu wracam i cię szybciutko obłówkę skracam. Na razie, bye bye. Uff, było blisko. Lecz można zmienić jeszcze to wszystko. Tylko co zrobić? Co zrobić teraz? Ten król, to dziecko. Jasne. Można go dostać, gdy wszystkie dzieci zabić nasz rozkaz. To nierealne. Tego rozkazu nikt nie wykona. Mówię od razu. Mnie zapominasz, ja chcę ci pomóc. Tylko cyrograf mały spiszemy, ceną twa dusza zapłata marna. Podpisz mi wszystko i wnet ruszamy. A wiedz, że idą już trzej królowie, tamtemu oddać pokłon w tej dobie. Nie mogą wrócić oni do domu, bo wieść rozniosą, więc pokryj ją. Za wszystko jedna cena, cyrograf. Zgoda, tak zróbcie. Myślałem, że tu ujrzę pałace, że służbę z aniołów tutaj zobaczę. Lecz to już tutaj, to prawda czysta. Choć nie w pałacu, to dziecię Boże, więc nie mętnij już o Baltazarze. Choć złożę pokłon jemu w darze, mirę, kadzidło i trochę złota. Chciałeś aniołów? No, ten ma skrzydła. Lecz co się, bracie? On jakiś mały. Nie rób przykrości, zczerwienią cały. Może nie jestem na jeszcze duży, lecz Panu Bogu chcę wiernie służyć. O! I dla Maryi, i dla Józefa. Chcecie dać dary? Trzeba poczekać, bo teraz pokłon dają pasterze. Każą nam czekać? No ja nie wierzę. Cicho! Zabijali bez nadzieja, złota Jerozolima, a w biednym Betlejem Pani, synem.
Złote denary wszędzie, bieda straszna Betlejem, tam tylko patrzy będzie. Do szopy wszyscy, kto okrzesz pragnie ręce, z darami, z darami, z darami, by odtajało serce. Do szopy wszyscy, kto do szopy wszyscy, kto ogrzać pragnie ręce, z darami, z darami, z darami, by odtajało serce. Do szopy wszyscy, kto ogrzać pragnie ręce, z darami, z darami, z darami, by odtajało serce. Mesjaszu Boże, my ludzie prości, nie mamy czym Cię tutaj ugościć, lecz przyjmij, Panie, choć nasze serca. Wstańcie, kochani, wystarczy serce. Jemu nie trzeba wcale nic więcej. Patrzcie, jak to się do Was uśmiecha. Nie chciał mi zasnąć, wciąż na Was czekał. Zostańcie tu jeszcze chwilę z nami. Jak Was zwą, moi kochani? Janko i Kuba. A skoro pytasz, to jest nasz nowy Jaśko Rokita. Kurczę, no albo mi się wydaje, ale jak tego gościa poznamy. Świetnie, lecz teraz pocznijcie sobie. Bliżej pokłon dadzą królowi. A że na czary? Obyczaj każe. Choć to dla ciebie jest jak błoto. Przyjmij tu w darze mirę, kadzidło i złoto. No i wy także zostańcie z nami, jakże wam miło być tu z królami. Ja Bogu pokłon też oddać pragnę, ale do tego wieści mam marne. Właśnie skosiłam złego Heroda. Myślę, że nikomu nie jest go szkoda. Chciał zwiać i schował się gdzieś z Kretesem. Lecz ja namierzyłam go GPS-em. Diabłom ten chłun cwot zaprzedał duszę, więc pomyślałam, że ostrzec was muszę. Diabły tu idą i chcą was zabić. Dobrze, lecz ja muszę już was zostawić, bo w okolicy mam moc roboty. Ale ostrzegam, będą kłopoty. Co? Diabły idą? Co my zrobimy? Przecież się sami nie obronimy. Aniołów więcej nam tu potrzeba. Wezwij ich, niechaj przybędą z nieba. Tak, ja już pędzę. Już dzwonię właśnie. Gorąco mi ją na 112. Halo, wyszołka. Diabły nam grożą. Czyż mi chce zaraz ze skadry może? Zaraz już pędzę. Już wylecie. Szybciej, go szybciej, bramsiami. Ja cię polecam, bronić się trzeba. My wszyscy będziemy go tutaj bronić. Ale jeśli trzeba, zginie po bronie. Wiem, co trzeba zrobić. Niech ich biorą trzaśnie. Weź szybko wodę. Leć do dzieciątka. Niechaj jej dotknie twojego rączka. Woda się stanie wodą święconą. Tego się diabły boją najstraszniej. Popatrz, to mała pokrata z nieba. Zaraz inaczej tu będziesz śpiewał. Ja będę śpiewał? Jasne, że będę. Lecz pierw piekielną wygram przybłędnie. Ha! Ja męskie męstwo!
Patrzcie, uciekli. Nasze zwycięstwo. Wiwat bohater! W górę go! W niebo! Nie, to nie ja! To pomysł jego! Jesteśmy! Co jest? Coś wam tu grozi? Nic już, aniołek mały nas uratował. To pomysł jego! No młody, dumne jest z ciebie niebo. I tobie też dzięki. Hej, to diabeł! Szybko, Michał, damy mu radę! Zobacz, se zgolił rogi i skrzydła. A to dopiero bestia przebrzydła. Puśćcie go zaraz! To on mi pomógł, kiedy zgubiłem drogę do domu. Z wodą święconą też pomysł jego. Chodź tu zaraz, mój kolego. Co to? Jak to? To szatan przecie. Ja już nie diabeł, odkąd żyłem w świecie. Człowiekiem jestem. Mnie wyrzucili. Skrzydła wyrwali, no i obili. Rogi też chcieli. Lucyfer kazał. Za to, że nie mu wtedy pomagał. Więc byłeś diabłem? To się zdarzyło? Myśmy myśleli, że cię odbiło. I my też byśmy przeprosić chcieli. Wybacz, lecz żeśmy wszak nie wiedzieli. Dobrze już, dobrze. Chodź, chłopcze, do mnie. Jestem ci wdzięczna, szczerze, ogromnie. A za ten pomysł święconej wody Bóg nie poskąpi ci swej nagrody. Halo, rozumiem. I tak się stanie. Rozkaz przekażę Bożej Panie. Nasz ojciec zgieba ma taką wolę. Od dziś stajesz się jego aniołem. Masz tutaj skrzydła i bądź już z nami. No jest super, będziemy kumplami! Ekstra! Lecz czarnym aniołem będę? No to się umy. I szybko znajdę. Wszystkich nasz ojciec niech błogosławi. Kochajcie jego, a on was zbawi. Byliście mętni w półtorej godzinie? Chodźcie tu wszyscy do syna mego. Tu między nami jest teraz niebo. I taki koniec naszych jasełek. Najwięcej na nich wygrał diabełek, co się nawrócił i został aniołem. I jest szczęśliwy, jak i my z połem. Więc morał taki niech nam zostanie. Trza się nawracać, panowie, panie. Bo choć nam czasem mylą się drogi, to miłosierny Pan nasz ubogi. Thank you.
Dopiero później uczniowie z krzesełkami. Dziękujemy.